Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj taka bestia. Troszkę nie moje klimaty, bo w moich żyłach płynie benzyna. No ale dobra, takie czasy. Trzeba się przełamać i zacząć to robić. Robię golfa elektrycznego. Jest problem z ogrzewaniem, z klimatyzacją, coś tam. Nie ma komunikacji ze sterownikiem. No i popatrzyłem po schematy. Znalazłem sobie bezpiecznik jest tutaj, przekaźnik. I tak, nie mam prądu sterowania, ale to jeszcze będę szukał. I na przekaźniku prąd zasilania na sterownik mam 12 V, a na sterowniku mam tylko około 5 V. No i tak, że jestem starym mechanikiem, może jakieś hejty będą teraz, że bardzo często używam sobie takiej kontroleczki, to po tej kontrolce wywnioskowałem już, że nie mam 12, tylko 5. No tak sobie kopałem. Oczywiście tak, ten kabel nie łączy mi się w ogóle ze sterownikiem. Nie ma przejścia. Jakieś tam troszkę jest, ale takie słabe. No i sobie zacząłem kopać. Auto jest tam, nie wiem, 60 tysięcy mam przyjechane. Gdzie ta kostka? Nie wiem, czy będzie widać. Tutaj w kostce. Nie będzie widać chyba. Ale zaraz wam to rozbiorę i wam pokażę tą kostkę. O, tutaj widzicie? Tutaj jest zgnity przewód zasilający. Rozbiorę tę kostkę, zobaczę jak tam jest. Wymienię najwyżej pina i zobaczymy, czy to będzie jakiś miał rezultat. Mam nadzieję, że odwrotnie nie nagrywam. Dobra, lecimy dalej. Dobrze, rozebrałem sobie tą wtyczkę. Parę przewodów tu jest takich połamanych albo... No ten wiadomo, tak jak pokazywałem. Ale jeden od kanu jest taki przygnieciony. Nie wiem, czy go nie będę robił. Tutaj dwa. No. Pewnie od drgań po prostu się poprzecierały. Aczkolwiek tu nie ma jakichś strasznych drgań przy silniku elektrycznym. Ale o tutaj. Ale auto jedzie. Dobra, nie będę gdybał. Patrzę dalej. Dobra, udało mi się uruchomić ten sterownik. Ze sterownikiem mam już komunikację. Pajączka sobie tu zrobiłem. Połączyłem te przewody tak na sztukę, żeby tylko zobaczyć, czy się łączy. Mam jeszcze problemy na linii kana, ale podejrzewam, tu nie zobaczycie. Ten przewód jest taki zagnieciony, on jest pęknięty. Mogło być tak, że weszło powietrze do środka i po prostu piny zgniły. Takie mamy teraz przewody. Dobra, zrobię to, co uważam, że jest popsute i zobaczymy, co będzie dalej. Proszę Państwa, jedziemy sobie. W sumie zaraz nie jedziemy, ale stoimy. Ale już ogrzewanie z kilowatów nam się tutaj robi, tak? Więc jesteśmy... No, generalnie jesteśmy eko. Nie mam nic przeciwko oczywiście autom elektrycznym, oprócz tego, że szkoda, że auto ma 72 tysiące i zgniły kable, tak, się połamały. Pamiętacie, jak kiedyś się sprawdzało, jak nie było przyrządów kable? Po prostu się je nakuwało, tak? I te dziury zostawały w tych kablach i te auta nadal jeździły, tak? Było trzeba naprawdę dużo, dużo czasu, żeby ten kabel w środku zgnił, bo generalnie nie wolno nakuwać kabli, bo zawsze dostaje się tam wilgoć i te kable po prostu gniją. A teraz mamy takie kable, że nie trzeba ich nakuwać. Po prostu one gniją, nie wiem, same z siebie. I tyle. No, odpadły tam cztery kable, musiałem wymienić przy sterowniku, uruchomiłem to i to działa. No, więc jak będziecie ciekawi jakichś tematów aut elektrycznych, a będzie Was więcej oczywiście, będziecie dawać subiki, będziecie dawać polubienia kanału, no to jak macie takie zainteresowania autami elektrycznymi, to pisać coś Wam tam wrzucę, tak? Bo niestety... Czystety, nie wiem, no ale coraz częściej się to robi, tak, no bo już tego troszkę jeździ, więc chcąc nie chcąc trzeba to robić, tak, więc golfik mam nadzieję, że będzie żył, a zima idzie, to ogrzewanie się przyda, tak, dobra, wbijajcie na kanał, oczywiście łapka w górę, piszcie tam komentarze, piszcie w sumie co chcecie, to piszcie, dawajcie łapki w górę, łapki w dół, jak ktoś uważa, że coś źle robię,
Ja tam jestem otwarty na wszelkie komentarze. Dobra, życzę Wam miłego weekendu. Trzymajcie się, cześć.